siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Szósta niedziela wielkanocna. Jezus powoli zaczyna zapowiadać dar Ducha Świętego. Jeżeli mnie miłujecie, czyli jeżeli jestem dla was ważny, tak jak wy jesteście ważni dla mnie, jeżeli chcecie budować ze mną tą bliską więź przyjaźni, zażyłości, bliskości, będziecie zachowywać moje przykazania, czyli będziecie zachowywać moje słowo. Będzie dla was ważne to, o co was proszę. Właściwie przykazanie jest jedno, to, które Jezus zostawia swoim uczniom, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Będziecie zachowywać to przykazanie, będziecie się miłować. A ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam. Dlaczego Jezus mówi innego Pocieszyciela? Bo Jezus sam jest dla nas pierwszym Pocieszycielem, którego Ojciec do nas posłał. Ja bardzo lubię to słowo Pocieszyciel. Ma ono ogromnie głębokie znaczenie. Z łaciny Pocieszyciel to consolatore, con solus, czyli ten, który jest przy kimś, kto jest samotny, opuszczony. Pocieszyciel to jest ten, który nie pozwala, by ktoś poczuł się niekochany, opuszczony, osamotniony, wykluczony. Pocieszyciel to jest ten, który jest obecny i który kocha. Więc Jezus poprzez swoją obecność jest pierwszym Pocieszycielem. Ale Jezus przygotowuje się do swojego odejścia do Ojca. Wkrótce będziemy celebrować niedzielę Wniebowstąpienia. Dlatego tutaj mówi o innym Pocieszycielu, którym jest Duch Święty, który zostanie nam jako Kościołowi udzielony w Dniu Pięćdziesiątnicy i który pozostanie z nami aż do końca czasów. Ten Pocieszyciel pragnie być z nami zawsze. On będzie nam przypominał słowa Jezusa, dzieła Jezusa. On będzie rozlewał miłość Jezusa w naszych sercach. On będzie prowadził nas do Ojca. On będzie wołał w naszych sercach: Abba, Ojcze. Będzie uczył nas nazywać Boga naszym Ojcem i budować z Nim tak bliską i tak ufną więź, jaka łączy Ojca z Synem, jaka łączy Chrystusa z Jego Ojcem. Nie zostawię was sierotami. Sierota to osoba, która nie ma znikąd opieki, która czuje się niczyja, która nie ma domu, która do nikogo nie przynależy. Nie jesteśmy sierotami. Mamy nasz dom. Tym domem jest serce miłosiernego Ojca. Mamy nasz dom. Tym domem jest tu na ziemi wspólnota Kościoła, w której żyje Trójca Święta. Tego Kościoła jako wspólnoty osób, gdzie słyszymy Słowo Boże, gdzie
rozlewa się na nas łaska, gdzie przyjmujemy sakramenty, gdzie wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie, gdzie świadczymy nawzajem o tym, jak bardzo Boża miłość i miłosierdzie obecne są w naszym życiu. Nie jesteśmy sierotami i warto w tą dzisiejszą niedzielę jeszcze bardziej zdać sobie z tego sprawę, jak bardzo Bogu na nas zależy i jak bardzo Kościołowi na nas zależy i jak bardzo Jezus pragnie, abyśmy im bardziej odkrywamy Jego miłość, razem z Nim mówili też do innych osób. Nie jesteś sam, nie jesteś pozostawiony samemu, samej sobie. Nie jesteś sierotą w Kościele, masz braci i siostry, mamy jednego Ojca. Ale żeby ktoś mógł w to uwierzyć, potrzeba naszej realnej obecności, potrzeba naszego zainteresowania, potrzeba naszego świadectwa, potrzeba naszej konkretnej pomocy, tak aby wspólnota Kościoła była wiarygodna, była rzeczywiście wspólnotą miłujących i wspierających się osób. Jak możemy dzisiaj miłować Jezusa? Miłując naszych braci i siostry. Święty Jan Apostoł w swoim liście powiedział, jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz. A Jezus obiecuje, że kto go miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca. I tego Jezus będzie miłował i będzie objawiał mu siebie. Miłości nie można się nauczyć, czytając książek. Miłość trzeba doświadczyć. Miłość nie jest emocją. Miłość jest decyzją, jest wyborem dobra, jest prowadzeniem ku pełni życia. Więc ten, kto kocha bliźniego, ten doświadcza miłości. A kto doświadcza miłości, ten odkrywa, co znaczy kochać innych sercem Boga, sercem Jezusa. I tylko wtedy, kiedy kochamy innych, odkrywamy, jak bardzo Bóg nas kocha. I im bardziej miłość nas kosztuje, tym bardziej rozumiemy, jak bardzo Jezus umiłował nas, oddając za każdego z nas swoje życie na krzyżu. Jezus pragnie objawiać nam siebie, czyli ukazywać nam swoją wielką miłość, ukazywać nam swoje serce, ukazywać nam serce Ojca. Ale żeby móc przyjąć to objawienie, aby móc zbliżyć się do progu tajemnicy, potrzebujemy sami zacząć żyć miłością. Czyli tak naprawdę zacząć płacić sobą, czyli przekraczać siebie w swoim egoizmie, w swoim lenistwie, w swoim wygodnictwie, w swojej pysze, w swoim gniewie, w swojej chciwości, w swojej pożądliwości. Moglibyśmy tutaj całą listę 7 grzechów głównych wymienić. Przekraczać siebie, aby kochać. A pamiętamy, że święty Paweł mówi, że bez miłości nic nie ma sensu. Możemy dawać jałmużnę, możemy głosić, możemy prorokować, nawet możemy wierzyć. Ale jeśli nie kochamy, to wszystko jest puste, bez życia, bez wyrazu. Niech więc Boża miłość wypełni dzisiaj nasze serca. Niech nasza obecność na niedzielnej Eucharystii upewni nas w tym, jak bardzo dla Ojca jesteśmy ważni. Niech nasze serca rozradują się w tym, że Jezus jest naszym pierwszym pocieszycielem, a Duch Święty jest tym innym pocieszycielem i że zarówno Jezus, jak i Duch chcą nas prowadzić do Ojca. Żyjemy w tej wielkiej wspólnocie Boga Trójcy. I to jest nasza nadzieja, i to jest nasza siła, i to jest nasza najgłębsza radość. Jesteśmy umiłowani, by innych ku miłości prowadzić. Miłości, która jest życiem wiecznym.